Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj w odcinku z Call of Duty Modern Warfare 3 no może pogram w Deathmatch, o. Dobra, postanowiłem nakręcić kolejny odcinek z tejże gry. Ponieważ uznałem, że przyda mi się jakaś odskocznia od taktycznego Battlefielda. A poza tym nie grało mi się najgorzej, właściwie co grało mi się nawet nieźle na poprzednim nagraniu. No i postanowiłem, że zrobię jeszcze jedno, dwa, trzy, zobaczę jak to dalej będzie się rozwijało, jeżeli chodzi o inne produkcje, inne gry. Kiedy wyjdzie gra, którą będę chciał nagrać. Najbliższy jest chyba... Dobra, spokojnie i po prostu go trafić, no. Ech, inny go zabił. A, lekki lag. Dobra, skinął w powietrzu. Najbliższy będzie chyba Syndicate, tak mi się wydaje. Syndicate wychodzi jakoś koło 20 lutego i to chyba będzie następna gra, jaką będę nagrywał. Znaczy ta pierwsza nowa gra, jaką będę nagrywał. No i została mi tylko tarcza, super. Zobaczymy, czy mi się to uda, czy mi się to uda. Nie mam innej broni. No nie, no przecież go trafiłem, bez kitu. Ach, kurczę, no. Ach, byłem tak blisko. Wydaje mi się, że go tam powinienem trafić. Na początku, to powinienem wam o tym powiedzieć. Stworzyłem sobie właśnie klasę pod deathmatch. Z tyłu mam tarczę. Z przodu broń z tłumiczkiem. Dlaczego tarcza? Dlatego, żeby chronić moje tyły. Ale go fajnie teraz zjechałem. Nie spodziewał się tego na pewno. Powiem wam, że czasem naprawdę w grach tego typu można odkryć swoją wenę twórczą. Ech, nie zginął. Wenę twórczą polegającą na tworzeniu fajnych sytuacji, jeżeli chodzi o zabijanie. Tam był gościu, bo do mnie strzelił. Właśnie w tej chwili tarcza mi zapewne uratowała życie. To chyba ten był, bo tutaj mi się pokazało czerwone. Czerwona kropka, w momencie kiedy tamten do mnie strzelił, nie wiem czy to ten w sumie, a od tyłu mnie ktoś jedzie. Bez podtekstów oczywiście ten tekst był. A masz. A no niestety, już z tym nie miałem specjalnie szans, ponieważ tamten mnie dosyć mocno odwrężył i wystarczył chyba jeden nabój, jeden strzał, żeby mnie rozwalić. To był snajper, nie zorientowałem się od razu. Dlatego skoczyłem, próbowałem go wywieźć w pole, on po prostu niespecjalnie mógł we mnie trafić. Dobra, niech będzie tutaj, może ktoś weźmie i się wysadzi w powietrze. Coraz mniej ufni są ludzie, tak jak właśnie podejrzewałem. Taka moja pierwsza myśl, powiedzmy, jedna z pierwszych myśli po odpaleniu MW3 była taka, że te wybuchające paczki są bardzo, bardzo skuteczne, ale do czasu i że... A, dwubój. I że... Aż kurde. I że za miesiąc, za dwa miesiące, za rok, to już ludzie się do tego przyzwyczają i przestaną to grać. No, ale jak widać... Oj, to podwójne zabicie. Dwóch zabiłem tą beczką, znaczy paczką. Widać, cały czas to biorą. No to zabicie powinno być moje, bez kitu, no. Znaczy nie, sorry, myślałem, że rozwaliłem, ale teraz się zorientowałem, że ona jeszcze trochę żyła, ta maszyneria. Myślałem, że ja ją rozwaliłem i ona wybuchła, ale jednak chyba tak nie było. Ech, prawie. Chociaż pewnie jakbym tam spadł, to i tak bym zginął.
Ale nie tak całkiem z ręki przeciwnika, jak tam wynik. O kurczę. Chociaż nie, no jestem ostatni, ale to dlatego chyba, że doszedłem mniej więcej w połowie. Ech, trafił mnie. Doszedłem mniej więcej w połowie. O, ale jednak mam zabójstwo. Ale no, mój wynik jako taki nie jest taki najgorszy. Tam chyba tej paczki przed chwilą nie było. O, masz. Tam chyba tej paczki przed chwilą nie było. Ktoś ją musiał rzucić, ale możliwe, że zrobił tak jak ja. Rzuciłem ją gdzieś i odbiegł. O. Ach, kurczę, no miałbym jeszcze jednego killa. Dobra, nie było najgorzej. Teraz oczywiście będą się wyzywać od noobów. A mi się grało fajnie. 11-10, lekki plus. No widzimy, że tutaj mało kto był na plusie, jednak większość była... Ale powiem wam, że mniej więcej taki jest... Taka jest charakterystyka tego trybu gry, że się mniej więcej tyle samo razy ginie, co zabija. Tutaj bardzo, bardzo trudno jest zrobić jakąś długą serię ofiar. Dlatego ja wybrałem tutaj sobie ten pakiet, który polega na tym, że za każde zabicie się dostaje punkt. No nie wiem, w każdym razie seria się nie zeruje. Seria ofiar się nie zeruje po zginięciu. Dlatego tutaj dzięki temu mogę jakieś trochę lepszych sprzętów używać. Dobra, lockdown czy interchange? Dobra, niech będzie lockdown. Dobra. Zaraz zaczynamy, zobaczę, czy jeżeli, czy jak wejdę na początku gry, to będę miał trochę lepsze miejsce w tabeli. To nie jest moja ulubiona mapa Lockdown, ale Interchange chyba nie lubię bardziej. Ogólnie nie pamiętam nazw tych wszelkich map, najbardziej mi się chyba podoba taka mapa... Kurczę, trudno mi to opisać z takimi dołami i... A, już ktoś mnie zabił. Szybki koleś. Wydaje mi się, że był tam. Dobra, dorzucę tam centek. No, dorzuciłem nawet. Całkiem nieźle. Dobra. W porządku, tutaj się nie biega. Zapomniałem, że tutaj się nie biega praktycznie w tym trybie gry. Przynajmniej nie powinno się. Sprawdzę ten budynek. Za mną nikt nie idzie, nie? Tutaj ktoś jest. O, bomba, zauważyłem ją. Ale nie mam specjalnie jak jej rozwalić. Niestety. Ech, no tak, no i... No niestety... Ach, tam był jeszcze drugi. Dobra, mniejsza. Podbiegnę sobie tutaj trochę. Dlaczego? Dlatego, że widzę, że tu z koleś nie chce, żeby mi uciekł za daleko. Słyszę jakieś kroki za sobą. No, dobrze słyszałem. Możesz, kurczę! Chyba mnie inny zabił. Ale no mimo wszystko. Wszystko trochę to było denerwujące. Dobra. Lubię ten tryb, ponieważ on jest taki bardzo... Jesteśmy tutaj sami na siebie i często podejmując różne decyzje... O, żeż kurczę. No dobra. Często podejmując różne decyzje, albo się pozbawiamy jakiegoś zabójstwa, albo je uzyskujemy, a często ta decyzja była owocem jakichś większych przemyśliwań z naszej strony i jest to taki bardziej trochę taktyczny tryb gry niż typowy deathmatch. Jednak trochę trzeba myśleć,
kojarzyć fakty, powiedzmy. No może trochę przesadzam, ale w każdym razie uważam, że to jest najbardziej taktyczny tryb. Tutaj bez sensu, że w niego strzelałem, bo on teraz wie, że ktoś na nim jest. Będzie się tego spodziewał, że ja tu wejdę. No tak. Dobra, tu jest chyba jakiś snajper. Ale gdzie jest teraz, to nie mam pojęcia. A, tam jest, ucieka. No tak, ale mnie zabił inny. Nie wiem, czemu uciekałem przed snajperem, kurczę, właściwie to w zwarciu chyba ja powinienem być lepszy, a nie snajper. Ale uznałem, że skoro raz mnie trafił, no to może jest to dobry snajper i warto przed nim uciec. Tu z kolei jeszcze na górze, na górze. Możesz, kurczę, no. Ach, ależ kamper, ja no, nienawidzę takich kamperów. Ponieważ nie lubię, jak ktoś mnie zabija, nie z racji swoich umiejętności. O. Nie z racji swoich umiejętności, tylko z racji tego, że po prostu, nie wiem, coś zrobił na oślep, albo coś zrobił właśnie w ten sposób, że schował się za rogiem. Ja na przykład nie mam nic przeciw kamperom, ale w sytuacji, kiedy jest to uzasadnione. Czyli na przykład, nie wiem, kampią pod jakimś celem w Najcie Zniszcz, albo, nie wiem, w sztabie kampią przy jakimś celu, to jest uzasadnione, ponieważ wiadomo, celem gry jest zdobycie albo utrzymanie, zdobycie albo przejęcie danego celu. I to jest wtedy uzasadnione, natomiast właśnie w deathmatchu czy coś takiego, no ja bardzo nie lubię kamperów. Tak samo nie mam nic przeciwko granatnikom, ale nie wtedy, kiedy ktoś na przykład na oślep strzela przez całą mapę z granatnika. To wtedy mam coś przeciwko, ponieważ też uważam, że ta moja porażka była absolutnie niezasłużona. Tutaj mnie zjechał snajper w takim ciasnym tunelu. Ale ktoś od tyłu we mnie strzela, ktoś od przodu we mnie strzela, slashant, ktoś we mnie strzela. Dobra, może to trochę moją sytuację poprawi. Dobra. Heads up, Delta Team. Enemy UAV spotted. Jedziemy dalej. A, tam jest koleś. Chyba tam jest. Mi się wydawało, że tam jest. Dobra, może jednak nie ma. Możliwe, że właśnie zmarnowałem Semtex. Tam nikogo nie było. Dobra, ale tam ktoś jest na 100%. Ale się schował. Nie wiem, czy wiedział, że go ktoś goni. O kurcze, ale nas teraz trzech rozjechał. Naprawdę trzeba mieć ostrego skilla w snajperce. Niektórym też to bardzo przeszkadza właśnie, jak snajperzy tak robią. A no i się jeszcze samo ślepie, nie. O. A, wygrałem tą bitwę. W takich pojedynkach jeden na jeden nie jestem najgorszy, natomiast jestem trochę słabszy niż powinienem, może. Możesz, kurczę, no jeszcze mnie pojechał ten, pojechał mnie, tak mi się wydaje, ten helikopter. Lekko i wiedziałem, że gościu tam jest, ponieważ rzucił sobie paczkę. Wtedy jeszcze tam przyszły strzały helikoptera. Chciałem po prostu szybko go pokonać, ale mi się nie udało. A, on jeszcze żyje. Myślałem, że go zabił. Tylko tak profilaktycznie strzeliłem. No, ale dobra. Ważne, że się zorientowałem w porę. Dam radę to rozwalić? Dam. Teraz cichutko. A, możesz, kurczę, no. On chciał tamtego unieruchomić chyba. Ja tego nie zdążyłem zabić. Też perk mam ciche chodzenie, czy martwa cisza, tak się chyba nazywa fachowo. W każdym razie polega on na tym, że się ciszej chodzi oraz zwiad jest mniej skuteczny, nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Statystyki mam po prostu fatalne, ale... No, znowu tu jest.
Dobra, rozwalona chyba. Tak. No, znowu. Może szkurcze. No i znowu dokładnie tak samo zginąłem. Znaczy nie dokładnie tak samo, ale... Tam chyba, tam cały czas chyba łazi snajper. Ach, nie jestem przyzwyczajony, że tu na każdym kroku można się spodziewać przeciwnika. Tam się cały czas jakiś snajper... A, nie zjedzie mnie ta wieżyczka, spróbuję tam rzucić tego. A, jeszcze jeden był. Dobra. A tylko głowa mu wystawała, myślałem, że by się uda. Ach, kurczę, no i ta z tamtej strony. Ach, no niestety, tutaj... Tak to jest, trzeba myśleć szybciej niż się coś zrobi. Odwrotnie, trzeba zrobić szybciej niż się, pomyśli. Czyli z jednej strony to trzeba sporo myśleć taktycznie, ale z drugiej strony też bardzo... bardzo dobre odruchy trzeba mieć w tym trybie. No nie! Czemu ja ciągle ginę, robię tak i zaraz coś do mnie strzela? A ja chcę przynajmniej... Dobra, co jest? Jest... Jest tam? Dobra, tam go nie ma. Zmienię na tarczę, będę sprytny. Dobra, tam przypuszczam, że go nie ma. Idę dalej. Tu jest też. A, kurczę, ale byłbym sprytny. Bym go spokojnie teraz pojechał tą tarczą, ale niestety nie zdążyłem, a szkoda. Właśnie w takich sytuacjach się bardzo przydaje tarcza, kiedy właśnie ma się podejrzenia, że ktoś może kampić za rogiem, no i to się przydaje. Powiedziałem przed tą grą, że tutaj charakterystyka tego trybu jest taka, że się ginie mniej więcej tyle samo razy, co zabija. No mnie niestety to nie dotyczy, jak widzicie, ja ginę o wiele więcej razy, ale to tylko w sumie chyba na tej mapie. A żeby wam to udowodnić, to zagram sobie jeszcze jeden mecz, tylko błagam nie na Village, bo Village to jest po prostu mapa, która bardzo premiuje właśnie strzelanie z granatnika na oślep i tego typu rzeczy, kamperów, ponieważ tam jest dużo zakamarków różnych. A Carbon nie jest jakąś fantastyczną mapą, ale na pewno jest lepszy niż Village. No niestety Village wygrywa. Szkoda, no ale trudno, co mi tam. Chcecie Village, to zagram na Village. Znaczy, no nie wy oczywiście jako widzowie, tylko wy jako gracze, którzy są ze mną na lobby. Sorry. Na Village to jest taka mapa, która właśnie... Gdzie jest sporo różnych pozycji dla kamperów. Sporo krzaków. Sporo różnych dróg. Które pozwalają zachodzić właśnie od boku, od tyłu. Więc tutaj sądzę, że deathmatch to będzie totalna rozpierducha. Ech, coś mi się wolno ładuje mapa. Ostatnio w filmiku pochwaliłem swój komputer za szybkie wczytywanie map. No to teraz niestety musi mi się odpłacić. Dobra, załadowało się. Dobra, moją wybieram klasę. Może ją zmienię w ciągu gry, ale... Czy... A, jest. Jest drugi. Jest trzeci. Fantastycznie. Fantastyczny początek. A, ktoś do mnie strzela z tyłu. Tutaj mnie tarcza trochę uchroniła. Ach. To z gościu, który ma perka, który pozwala mu szybciej biec, ale zapewne też nieograniczony bieg ma. No i przez to jest bardzo, bardzo niebezpiecznym nożownikiem. Wydaje mi się, że tutaj lepszy kamuflaż mają murzyni jednak.
ponieważ właśnie kolorystyka tej mapy bardzo jest podobna do kolorystyki ich ubrań oraz ich skóry. Sorry, nie jestem rasistą, tylko po prostu tak... tak tutaj mi się wydaje, tutaj na tej mapie jest właśnie połączenie takiego ciemnego i jasnego. Jest to kontrastowa dosyć mapa. No, a cóż. Dobra, jak tam statystyki? Na razie statystyki nie są najgorsze. Tam widziałem kolesia na mapie, ale nie chciałem tutaj przebiegać, zanim się nie upewniłem, że nikt mnie nie goni przypadkiem. Od tyłu. O, jest. Jest. Spoko, mam zrzut pułapkę. Wykorzystam to teraz. Idę dalej. Czy to nie jest kościół? Nie, to jest tylko taka plama na kartonie. Jeżeli się gra odpowiednią liczbę czasu, to tutaj bardzo, bardzo wzrok jest już wyczulony na postaci, powiedzmy, i jeżeli się widzi coś, co lekko przypomina postać, to już włącza to jakąś czerwoną lampkę w mózgu. Ach, nie patrzyłem teraz, kurczę, nie patrzyłem na ekran, tylko patrzyłem na to, że ktoś wezwał helikopter. Się zastanawiałem, jak to możliwe, że ktoś już ma tyle zabójstw, no ale ma, Dandy ma, zapewne to on wezwał. Trzeba się schować. Tutaj mi raczej nic nie grozi. Przy okazji mogę się zakampić. Dobra. A masz. Oczywiście to z tym zakampieniem to była nieprawda, ja się nie zamierzam zakampiać. A no i unieruchomił mnie. Co za menda. Nie, dobra, nie menda, tylko dobry gracz. No i zabił mnie gościu, który jest z Polski. Cześć. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Kurczę, no i gościu, który wezwał ten śmigłowiec, chyba już ma zwycięstwo zapewnione. Ktoś tam był, widziałem go na pewno i zabiłem go, dobra. Oślepił mnie przy okazji. Dobra, kurczę, co jest? No, sorry, owszem, na początku dosyć długo go nie mogłem trafić, to owszem. Moja wina i tutaj zwaliłem. Natomiast potem, w drugiej części, kiedy strzelałem już do niego bez celownika, no sorry, ale no nie trafiłem go ani razu, kiedy miałem go na środku tego, tych kreseczek, powiedzmy. No to już było trochę... Albo on miał niesamowitego farta, a zarazem ja miałem niesamowitego pecha i po prostu tak szły te naboje obok niego akurat. Albo coś było tutaj nie tak, coś się zbugowało, albo coś w tym stylu, albo coś się zacięło, powiedzmy. Dobra, no i moje statystyki już spadły dosyć. No i teraz go zabiłem, ale tak naprawdę to był chyba ten, co... Nie wiem, nie zdążyłem zobaczyć na tym. O, dzięki temu, że go zabił, to zabrał mi zabójstwo, ale wiem, że jestem na górze. Spróbuję tam się udać. No tak. Tutaj nie. Tutaj też nie schodzimy. No tak, no i wyszedł mi z tyłu. O, tutaj jest gościu. Odrodziłem się tuż za nim. Trochę nie farta miał, że się tuż za nim odrodziłem, ale no cóż. Takie życie. Dobra, koniec. Dobra, statystyki były o wiele lepsze niż w poprzedniej grze. Nadal na minusie, ale... Ale powiedzmy, jeżeli w kilku sytuacjach miałbym trochę większego... większe szczęście, to bym spokojnie... Spokojnie tutaj, powiedzmy, miał w miarę równe statystyki, albo nawet lekko na plusie. W porządku. Kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji i do komentowania. Na dzisiaj się z wami żegnam. Cześć!